przede wszystkim nie przywitania są dzisiaj najważniejsze, ale podziękowania. Podziękowania dla państwa, podziękowania dla wszystkich mieszkańców Terespola, powiatu, województwa, kraju, dla całego świata, który zrozumiał i nie wierzył, tak samo jak podejrzewam, że niemal wszyscy z nas, że to okrucieństwo się wydarzy. Dzisiaj śmiało możni tego świata nazywają ludobójstwo, barbarzyństwo, bo inaczej się tego nie da nazwać, jeżeli widzimy, jak giną małe dzieci, kobiety, płacz, ból, mieszkania znikają z powierzchni ziemi, mężczyźni giną na froncie, ale dzielnie. Dziś każdy z nas wie, że Ukraina tak naprawdę broni Polski, tak naprawdę broni wiele innych krajów z tej strony świata. My w sercu chcemy powiedzieć, nie chcemy więcej czegoś takiego, niech to się skończy i niech matki rosyjskie zabiorą swoich synów do Rosji, bo ta propaganda wroga to jest coś, co się po prostu w głowie nie mieści. To jest kłamstwo najwyższego kalibru z możliwych w ogóle jakichkolwiek kłamstw. Jest wielu wolontariuszy. My też jako urząd próbujemy pomóc narodowi Ukrainy i tym, którzy przyjeżdżają do nas. A w Terespolu, szanowni państwo, jest około po 50 uchodźców. PESELi zostało nadanych 41, 2 do dnia dzisiejszego. Ale to nie jest dużo. W innych miastach, w innych regionach są to setki tysięcy, ale my pomagamy również. Wolontariusze dwukrotnie woziliśmy dary do Doruchuska, gdzie przyjaciele z zaprzyjaźnionego regionu łódzkiego odebrali je i około 26 metrów sześciennych, bo inaczej się tego nie da zmierzyć, darów, leków, środków opatrunkowych, przeciwbólowych, żywności, koce, ubrania ciepłe powędrowało nie tylko do rejonu łódzkiego, ale tam, gdzie najbardziej ludzie tego potrzebują. A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą. Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swej góry Sela. Kładę się, zasypiam i znów się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. Jesteśmy w Terespolu, piękne miasto skądinąd, działające bardzo prężnie. Burmistrz tutaj wiele rzeczy dobrych robi dla relacji. Teraz podjął taką bardzo skądinąd drakońską decyzję, która mówi o tym, iż zawiesił relacje z Białorusią. Ja go skądinąd rozumiem, ale także jego działalność polega na tym, że buduje coś nowego. Buduje te relacje z Ukrainą, stara się wspierać, solidaryzuje się z mieszkańcami, z narodem ukraińskim. Również i my jako powiat włączamy się w to dobre dzieło, wspierając i solidaryzując się z narodem ukraińskim. Wiele już transportów z darami pojechało, jeszcze będą jechać. I wszyscy staramy się im pomóc. A ta inicjatywa teraz tutaj, że przez śpiew łączymy narody, jest piękna i dlatego zdecydowałem się przyjechać. I bardzo dziękuję, że mogę być na tej uroczystości, na tym fajnym koncercie.